Strażnicy lasu. Ostatnia szansa lemurów. Niedaleko Fort Dauphin, na południowym wschodzie Madagaskaru, z udziałem Komisji Wód i Lasów powstał program ochrony lemurów. Jego celem jest ocalenie tych naczelnych od wymarcia na skutek degradacji nadmorskich lasów. Crozet i Gilson stawiają czoło temu zagrożeniu. Należą do etnicznej grupy Antanuczów i pracują dla QMM, firmy wydobywczej finansującej program. Mężczyźni mają zastawić w lesie pułapki na lemurka gruboogonowego. To jeden z dwóch gatunków, których ochroną się zajmują. Pułapki rozstawiają o zachodzie słońca, gdyż te małe lemury są zwierzętami nocnymi. Dzień przesypiają. Pułapki zostaną zabrane rankiem. Słońce mogłoby oślepić lemury, mające bardzo wrażliwe źrenice. Rejon Nahompoha jest szczególnie ważny, gdyż znajduje się w pobliżu Mandena, obszaru, na którym firma QMM utworzyła rezerwat o powierzchni 250 hektarów. Na tych terenach żyją Antanucze, grupa etniczna południowego Madagaskaru. Podstawę ich gospodarki stanowi praca kobiet. Na terenach bagiennych zbierają trzciny. Zajmują się wyplataniem. Ich rękodzieło jest wysoko cenione na Madagaskarze. Blondine, żona Rogera, jest dumna, że jej mąż pracuje w rezerwacie. Nie ma tu bogactw naturalnych i ludzie są wyjątkowo biedni. Dlatego wiążą nadzieję z rezerwatem. Jednak decyzja o przekształceniu części tego terenu w strefę ochronną budzi kontrowersje, ponieważ Antanuczowie nie mogą już polować na lemury i jeść ich smacznego mięsa. Luty jest doskonałym miesiącem do łapania lemurków gruboogonowych i transportowania ich do rezerwatu Mandena. Zwierzątka gromadzą rezerwy pokarmowe przed okresem hibernacji. Lemurek gruboogonowy to jedyny gatunek wśród naczelnych, który zapada w sen trwający od marca do września. To drzewo stanowi symbol programu przesiedlania zwierząt. Jean-Baptiste i Riva są odpowiedzialni za centrum badawcze rezerwatu Mandena. Wieśniacy ścinają drzewa i zauważyli grupę lemurków gruboogonowych. Wskazali miejsce. Zadaniem Rogera będzie złapanie zwierząt i przyniesienie ich do rezerwatu. Mamy taka fanki, jaka lewola zatyła. Rata ficza nad fanki.
with no really fun. But stuff it is very much. It's a turn, no real. Yes, a putty and a return. It's a timbula. It lights kiesa, but it's a nazi. Roger, nie potrzebuje mapy. Zna każdy centymetr ziemi i każde drzewo. Życiu w tutejszych lasach najbardziej zagraża system wypalania. By oczyścić 50 hektarów ziemi dla potrzeb rolnictwa, Antanucze wypalali drzewa na małych działkach. Wiatr często rozprzestrzeniał ogień, który potrafił zniszczyć nawet 400 hektarów lasu. Kiedyś ten rejon pokrywała bujna roślinność, teraz jest niemal jej pozbawiony. Wielu innym obszarom grozi ten sam los. Znikają rośliny i zwierzęta leśne, wśród nich gatunki endemiczne. Po dwóch godzinach marszu mężczyźni dotarli na miejsce. Roger jest ostrożny, bo lemurek gruboogonowy ma bardzo ostre zęby. To zwierzę żyje samotnie albo w małych grupach. Młode rodzą się w styczniu po ciąży trwającej 60 dni. Samice raz w roku wydają na świat od 1 do 4 młodych. Mężczyźni mieli szczęście, bo w dziupli było aż 7 osobników, a wśród nich 2 dwumiesięczne młode. Ponieważ są one bardzo delikatne, Roger oddziela je od reszty rodziny na czas transportu. Gilson upewnia się, czy klatka jest szczelnie osłonięta. Mężczyźni codziennie zajmują się ofiarami narastającego niszczenia lasu. Mieszkańcy Madagaskaru nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Dla pozyskania kawałka drewna niszczą całe drzewa. Czasami nawet ich nie ścinają i pozwalają im po prostu uschnąć. Dla Antanuczów las był zawsze ogromny i niezmierzony. Przez 2000 lat ludność Madagaskaru zniszczyła ponad 3/4 tutejszych lasów. Centrum badawczym prowadzi się prace związane z ochroną i reintrodukcją wielu gatunków roślin. Jean-Baptiste bada przywiezione lemury, które będą potem uczestniczyły w dalszej części programu. Lemurek gruboogonowy jest jednym z najmniejszych znanych nam lemurów. Długość jego ciała nie przekracza 20 cm. Młode są uzależnione od matki przez 3-4 miesiące, potem do momentu rozpoczęcia hibernacji. Gdy dorosną, będą ważyć 160 gramów. Ich ciężar zależy od pory roku i wynosi od 140 do 220 gramów.
Lemurek gruboogonowy, przygotowując się do hibernacji, magazynuje 75 gramów tłuszczu, zwiększając ciężar ciała o 40%. Substancje zapasowe odkładają się w ogonie, mierzącym około 20 cm. Lemury należą do najbardziej prymitywnych naczelnych. Mają delikatną czaszkę, mniejszy mózg i oczy skierowane na boki. Jednak ich węch jest bardzo dobrze rozwinięty. Jean-Baptiste sterylizuje narzędzia, których użyje, by pobrać do analizy próbki z uszu. Specjalna strzykawka służy do implantacji mikrochipu pod skórę zwierzęcia. Z użyciem skanera będzie można zidentyfikować lemura. Zespół będzie śledził jego rozwój i stan zdrowia. Program jest finansowany przez QMM, kanadyjsko-madagaskarską firmę wydobywającą w tym rejonie tytan. Część zysków inwestuje ona w ochronę zagrożonej fauny i flory. Jak inne kobiety, Antanuczów, także i krewne Rogera wyplatają koszyki. Robią też maty i kapelusze, które raz lub dwa razy w roku skupuje przybywający do wioski handlarz. By trzcina była bardziej elastyczna, wałkuje się ją kaolinem. Dzięki temu wyroby są solidniejsze. Do programu ochrony zatrudnia się antanuczów, aby uwrażliwić ich na problem zachowania różnorodności biologicznej. Roger i Gilson wypuszczają lemurki gruboogonowe w rezerwacie, gdzie powinny się zaaklimatyzować. Strefę tę otaczają bagna, więc nie nadaje się pod uprawy. Lemury będą tu bezpieczne, podobnie jak 35 milionów lat temu, gdy przybyły na Madagaskar. Przepłynęły płytki wówczas ocean na naturalnych tratwach i dokonały inwazji na wyspę.
ponieważ nie było tu drapieżników, powstało wiele gatunków lemurów. Teraz jest ich 54, co stanowi 90% wszystkich znanych gatunków z tej grupy. Roger wybrał to drzewo na domostwo dla rodzinki. Lemurki i gruboogonowe mogą tu bezpiecznie hibernować. Strażnicy planują spędzić noc w rezerwacie. Lubią takie proste, zgodne z naturą życie, ale są także dumni ze swojej pracy. Roger był kiedyś stróżem w Fort Dauphin. Całymi dniami przebywał w zamkniętych pomieszczeniach. Pracę w rezerwacie podjął, gdy rozpoczynał się program ochrony lemurków. Rok temu poproszono go o wyszkolenie Gilsana. Mężczyźni się zaprzyjaźnili. Przygotowują sprzęt, latarki i namiernik radiowy. Jutro poszukają lemura brązowego, jednego z najrzadszych na wyspie. Lemury te można znaleźć tylko na południowym Madagaskarze. Roger umieścił już jedną grupę tych zwierząt w rezerwacie Mandena. Mężczyźni obserwują readaptację swych podopiecznych. Postanowili obejrzeć lemurki gruboogonowe, wypuszczone parę miesięcy temu. Roger w młodości polował na lemury, teraz już by tego nie robił. Małe lemury są płochliwe, jednak te przywykły do ludzkiej obecności. Lemurek gruboogonowy to zwierzę nocne, które żywi się owocami. Nie,
Utworzony przed 10 laty ścisły rezerwat stanowi teren badań dla naukowców. Roger i Gilson są także strażnikami łowieckimi. Podczas inspekcji rejonu ścigają kłusowników. Program przesiedlenia lemura brązowego rozpoczął się rok temu. Ocalono już około 15 osobników. Zostały złapane w lasach użytkowanych i przeniesione do rezerwatu. Dwa lemury brązowe wyposażono w obroże z radionadajnikami. Bez tych urządzeń lokalizacja grupy byłaby niemożliwa. Aklimatyzacja lemurów jest niezwykle ważna, gdyż zdołają przetrwać tylko w rezerwacie. Znajdują się w niebezpieczeństwie, bo ich mięso i futro są bardzo cenione przez ludzi. Lemur brązowy osiąga metr długości i waży około 2,5 kg. Odżywia się owocami i młodymi pędami. Zwierzęta te żyją w grupach liczących od 3 do 12 osobników. I dożywają 25 lat. Z 15 osobników tylko 3 opuściły rezerwat. Pozostałe dobrze się zaadaptowały. Lemurom bardziej zagraża teraz wycinanie lasów. Są symbolem kruchości równowagi przyrody na wyspie. Stworzenie rezerwatów, w których pracuje miejscowa ludność, jest ostatnią szansą dla madagaskarskich lemurów. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Beata Owczarek na podstawie tłumaczenia Grażyny Winiarskiej.
czytał Jan Czernielewski.